Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Przekładane imprezy masowe, spektakle teatralne i koncerty. Zgodnie z zaleceniami rządu, województwo łódzkie podjęło prewencyjne kroki przed koronawirusem. Odwołane bądź przełożone na inny termin zostały wydarzenia planowane w instytucjach podległych samorządowi województwa łódzkiego. Prowadzone są także wzmożone działania sanitarne w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. ŁK wprowadziła też ograniczenia kursowania pociągów. Informacje dotyczące przygotowania naszego województwa w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przedstawili radnym sejmiku wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim Dorota Gajewska. Testy robimy, próby pobieramy od tych osób, które mają objawy i wróciły z terenu zagrożonego lub skontaktowały, miały kontakt z osobą zagrożoną. Inne osoby kierujemy na bezwzględną 14-dniową obserwację. I teraz, jeżeli podczas tych 14 dni wystąpią objawy, te osoby są przewożone do szpitala, są pobierane próby i jest badane. Wniosłem w stan wyższej gotowości 9 podmiotów medycznych na terenie województwa łódzkiego, z czego 8 podmiotów to szpitale i tego rodzaju jednostki oraz Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Wystąpiłem do wojewody, wojewoda do premiera z rezerwy celowej. Kwotę w wysokości 4,5 miliona złotych. Objętą finansową pomocą będą 3 nasze jednostki, Szpital Biegańskiego, Szpital w Bełchatowie i Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. W Polsce powstała sieć szpitali zakaźnych. W regionie łódzkim taką placówką jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu. Będą do niego kierowani pacjenci zakażeni koronawirusem. W całym kraju takich szpitali jest 19. Prócz szpitala w Zgierzu podobną rolę pełni Łódzki Szpital imienia Biegańskiego. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Wakacje nad Bałtykiem, no wiadomo. Na Mazurach znowu będzie padać. No i te komary. A może góry? Julka, może czerwone? O, właśnie, Morze Czerwone. Świetny pomysł. Pomyśl, zanim wyrzucisz. Nie uwaga, nie zwalnia od odpowiedzialności. Nie wrzucaj do toalety przedmiotów nierozpuszczalnych w wodzie. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń.
Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo nad wszystkich w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, zarząd Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz podjął decyzję o zamknięciu biura obsługi klienta oraz punktu kasowego w Zgierzu przy ulicy Lechonia. O wznowieniu obsługi klientów i abonentów w biurze obsługi i punkcie kasowym będziemy informować Państwa na bieżąco. Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać telefonicznie lub mailowo. Biuro obsługi klienta 95100 Zgierz, ulica Lechonia 2. Telefon 42 716 1690. E-mail bok@centrum.zgierz.pl. W związku z zaistniałą sytuacją płatności abonentu za świadczone usługi prosimy dokonywać elektronicznie na poniższe konta bankowe. Dokonując przelewu przez internet, pamiętaj o podaniu szczegółowych danych identyfikacyjnych: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres lokalu, którego dotyczy płatność. Jeżeli abonent dokonuje płatności wyłącznie w formie wpłat gotówkowych, wpłatę może uiścić w kasie STVK Centrum Zgierz po zakończeniu okresu zagrożenia pandemią koronawirusa. STVK Centrum Zgierz nie będzie naliczać odsetek ustawowych oraz nie będzie wyłączony sygnał świadczonych usług. Emila Okupska, dobry wieczór w środę 25 marca. Zaczynamy serwis informacyjny Telewizji Centrum, a dziś w wydarzeniach będzie m.in. kolejne obostrzenia ze strony rządu, aby zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Robimy to dlatego, bo widzimy, że tam, gdzie ta liczba przypadków jest 20 kilka tysięcy i rośnie, we Włoszech dużo większa, następuje niewydolność całej służby zdrowia. A także przedłużony termin składania zeznań podatkowych. Warto pamiętać, że z każdego 1000 zł 380 zł trafia z powrotem do kasy miasta. Do dnia dzisiejszego w Polsce odnotowano 927 przypadków wystąpienia koronawirusa. Wirus najmocniej zaatakował w województwach mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i łódzkim. Najmniej zakażeń stwierdzono w województwach podlaskim i świętokrzyskim. W powiecie zgierskim 612 osób poddano kwarantannie domowej, u 15 osób stwierdzono wynik dodatni. Od dziś do 11 kwietnia obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa. Rząd wprowadza zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi przypadkami. Wyjaśniamy, o co dokładnie chodzi i kogo one dotyczą. Nowe obostrzenia nie obejmują osób dojeżdżających do pracy, wolontariuszy zaangażowanych w zwalczanie epidemii, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, takich jak zakupy, wykupowanie lekarstw, wyjście do lekarza, opieka nad bliskimi czy wyprowadzenie psa. Robimy to dlatego, bo widzimy, że tam, gdzie ta liczba przypadków jest 20 kilka tysięcy i rośnie, we Włoszech dużo większa, następuje niewydolność całej służby zdrowia. Dochodzi do przypadków tragicznych, dochodzi do załamania służby zdrowia polegającej na tym, co jak pierwszy raz to przeczytałem, to nie mogłem uwierzyć. Selekcji chorych, tych pacjentów, którzy nie mogą już podlegać dalszym procedurom leczniczym z różnych względów, a przede wszystkim na brak sprzętu w Hiszpanii, we Włoszech. Widzimy to na co dzień. Nie chcemy dopuścić do takich strasznych rzeczy, nie chcemy dopuścić do tego w Polsce. Co ważne, przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do 2 osób. To obostrzenie nie dotyczy rodzin. W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. W mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Ograniczenia dotyczące liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Jeśli nie ograniczymy tych kontaktów do maksimum, nie ograniczymy liczby chorych, nie uratujemy ludzkich żyć. Ja wiem, że jest trudno. Ja wiem, że jesteście zmęczeni. Ale tym bardziej chciałbym was prosić o jeszcze większy wysiłek, o jeszcze więcej w wspólnym działaniu, aby ograniczyć wirusa. Zostańmy w domu, wprowadzamy teraz praktycznie w życie.
W tym rozporządzeniu będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza naprawdę potrzebnymi sytuacjami. Teraz odpowiemy na kilka pytań, które Państwo do nas wysłaliście. Czy mogę wyjść na spacer do parku lub lasu, wyjść z dziećmi na plac zabaw? Przepisy odnoszą się do niezbędnych, codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości. Czy restauracje nadal będą mogły wydawać posiłki na wynos? Tak, nadal będą mogły prowadzić tego typu usługi. Co to znaczy niezbędne sprawy życia codziennego? To na przykład konieczność wizyty u lekarza, zrobienie zakupów czy wykupienie leków. Stopniowe ograniczenie przyjęć, a od dnia 30 marca całkowite wstrzymanie przyjęć pacjentów na zabiegi operacyjne wykonywane planowo. To zalecenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystko w celu ograniczenia zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych. Od najbliższego poniedziałku wiele planowych zabiegów będzie odwoływanych. Takie zalecenia w specjalnym komunikacie wydał NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował listę kilku zabiegów, na których przyjęcia powinny być w ciągu najbliższych kilku dni od poniedziałku stopniowo odraczane, a następnie całkowicie wstrzymane. Duże zabiegi endoprotezoplastyki, zabiegi na kręgosłupie czy pomostowanie naczyń wieńcowych. Te zabiegi powinny być odraczane i odwoływane. Każdorazowo lekarz powinien wziąć pod uwagę stan zdrowia pacjenta. O konkretnym zabiegu nie decydują zatem urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko lekarze mając do czynienia z konkretnym pacjentem. Jak dodaje Anna Leder, w całym kraju jest w tej chwili problem z pozyskiwaniem krwi. Liczba honorowych dawców zmniejszyła się kilkukrotnie. W związku z kilkukrotnym zmniejszeniem się liczby dawców, liczby osób, które oddają krew, są to zabiegi, które wymagają dużej ilości krwi albo preparatów krwiopochodnych. Co ważne, pacjenci, których operacja się nie odbędzie, będą operowani w późniejszym terminie w pierwszej kolejności. Warto podkreślić, że wiele szpitali w regionie już dawno ograniczyło zabiegi. Urząd Miasta zamknięty dla mieszkańców. Wszystkie sprawy będą załatwione telefonicznie lub mailowo. To efekt wprowadzenia przez władze miasta środków ostrożności spowodowanych koronawirusem. Wczoraj wieczorem miała miejsce jeszcze nadzwyczajna sesja. Odbyła się bez udziału publiczności. Do tej pory mieszkańcy mogli wejść do urzędu tylko do wyznaczonej strefy. Jednak w trosce o bezpieczeństwo Zgierzan od dziś Urząd Miasta Zgierza został zamknięty dla mieszkańców. Umówienie wizyty możliwe będzie telefonicznie i mailowo. Jeśli przepisy prawa wymagają osobistego stawienia się w urzędzie lub w miejskiej jednostce organizacyjnej, następuje to po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub przez pocztę e-mail. Zamknięcie Urzędu Miasta dla mieszkańców to kolejny krok w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Oprócz zamknięcia szkół przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odwołana została także wszelka działalność kulturalna miejskich instytucji kultury. Wczoraj punktualnie o 20:00 odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza. W ciągu 14 minut obrad podjęto uchwały, które umożliwią uzyskanie dodatkowych środków dla miasta, a także zmieniono budżet. Między innymi podjęto uchwałę w sprawie modernizacji hali sportowej MOSiR w Zgierzu przy ulicy Wschodniej wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności, w tym pełnieniu funkcji hali lodowej. Podczas sesji zachowane zostały środki ostrożności wymagane wobec zagrożenia wirusem COVID-19. Sesja odbyła się bez udziału publiczności, mieszkańców i gości. Koronawirus utrudnia funkcjonowanie i sprawia, że coraz bardziej obawiamy się o swoje zdrowie i życie, a także naszych najbliższych. Rezygnacja z opuszczania domu pomaga w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Jednak osobom mieszkającym w blokach ciężko jest całkowicie odseparować się od sąsiadów. Jak uniknąć zakażenia mieszkając w budynku wielomieszkaniowym? Wspólna przestrzeń użytkowa może, ale nie musi sprzyjać rozprzestrzenianiu się choroby. Jeżeli każdy z mieszkańców będzie dbał o higienę, przestrzegał zaleceń specjalistów, to ryzyko zakażenia jest niewielkie. Trzeba przede wszystkim pamiętać o unikaniu dotykania poręczy schodów, unikaniu dotykania okolic twarzy dłońmi, częstym myciu rąk, zaprzestaniu witania się z sąsiadami poprzez uścisk dłoni, zachowaniu bezpiecznej odległości, unikaniu gromadzenia się we wspólnych częściach bloku, rezygnacji ze spotkań pod blokiem. Natomiast wśród niektórych mieszkańców bloków pojawił się pomysł, by na klatkach schodowych przeprowadzić zabieg ozonowania. Ozon
opanowanie, aczkolwiek bardzo skuteczna metoda na likwidację bakterii, może nawet wirusów, jest specyficzną formą. Z tego, co nam wiadomo, placówki miejskie, szkoły i przedszkola zostały albo zostaną wyozonowane po to, żeby te wirusy potencjalnie zniszczyć albo przynajmniej ograniczyć. Różnica jednak między klatką schodową a przedszkolem czy szkołą jest taka, że po procesie ozonowania, czyli wypuszczenia tego trójwartościowego tlenu, który jest bardzo agresywny, te pomieszczenia szkół, przedszkoli zostają zamknięte. Natomiast w klatkach schodowych, klatki schodowe są otwartymi pomieszczeniami. Nie jesteśmy w stanie przez, nie wiem, dobę jedną zamknąć klatkę i powiedzieć mieszkańcom, nie wychodźcie przez 10 godzin, bo jest agresywny tlen, który powoduje, tak niszczy bakterie, tak niszczy wydychanie tam organizm człowieka. Także pomimo takiego pomysłu gdzieś on działa w konkretnym przypadku, jakieś spełnione są warunki, typu właśnie zamknięte pomieszczenia, możliwość odcięcia na kilkanaście godzin czy kilka dni, to w przypadku klatek schodowych to jest po prostu absurdalne. Nie da się tego zrealizować. Ja już pomijam to, że szkoły są zamknięte do odwołania, kiedy już ta pandemia minie. Natomiast klatki schodowe, takie ozonowanie nawet hipotetycznie, gdyby było możliwe, bez szkody dla mieszkańców, to trzeba by było zrobić, nie wiem, raz w miesiącu, raz na 2 tygodnie, a po takim ozonowaniu, nawet jeśli ta agresja tego tlenu trójwartościowego minie, to pierwsze wejście do takiego pomieszczenia osoby, która ma na rękach coś, to już powoduje, że sterylność tego pomieszczenia ginie. Co ważne, o czystość pomieszczeń, takich jak klatka schodowa, muszą zadbać wszyscy mieszkańcy, nie tylko zarząd budynku. Zachęcamy wszystkich, żeby każdy na swoją miarę, u nas gospodarze mają płyny do czyszczenia klamek w windach przycisków gazowych, natomiast róbcie to Państwo sami też, dlatego że my nie jesteśmy w stanie zapewnić 220 blokom dezynfekcji klamek, nie wiem, 5 razy na dzień, 10. Niech każdy się sam wyposaży też, bo to jest zdecydowanie łatwiej samemu siebie ochronić i przy okazji też innych, jeśli to będą ludzie robili razem z nami. Dobrym sposobem na ograniczenie ryzyka zakażenia jest zorganizowanie społecznych akcji, które mają na celu dbanie o czystość i odkażanie, np. klamek i poręczy schodów oraz windy. Odpowiedzialność oraz spokój to bardzo ważne kwestie podczas epidemii. W sytuacji, w której się znaleźliśmy, powinniśmy dbać nie tylko o zdrowie własne i swoich bliskich, ale także zdrowie naszych sąsiadów, stosując się do wydanych zaleceń oraz bezwzględnie przestrzegając zasad, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby. PIT w 2020 roku to temat, który dotyczy wszystkich podatników. Trzeba rozliczyć się z fiskusem za poprzedni rok podatkowy. Jednak ze względu na wyjątkową sytuację związaną z panującą epidemią, w Polsce termin składania rozliczenia PIT zostanie wydłużony. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju, wśród propozycji związanych z tarczą antykryzysową, mających wspomóc polską gospodarkę, znalazło się również przedłużenie terminu na złożenie deklaracji podatkowej. PIT złożyć będzie można do końca maja 2020 roku. Niewykluczone, że ten termin zostanie jeszcze wydłużony. Pierwotnie czas na to mieliśmy do końca kwietnia. A my przypominamy, jeśli mieszkasz w naszym mieście lub przynajmniej przebywasz tu czasowo bez zameldowania, wskaż w deklaracji podatkowej Urząd Skarbowy w Zgierzu jako właściwy do rozliczeń, a gminę miasto Zgierz jako miejsce zamieszkania. Warto pamiętać, że z każdego 1000 zł 380 zł trafia z powrotem do kasy miasta. Te pieniądze potem są przeznaczane na remonty dróg, na remonty chodników, na place zabaw, miejsce rekreacji, ale także na rozwijanie oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, ale także na ochronę naszego zdrowia, na realizowanie różnych programów zdrowotnych, które potem egzemplifikują się właśnie w różnych projektach w naszych miejskich przychodniach zdrowia.
W czasie, kiedy należy ograniczyć wychodzenie z domu do minimum, namawiamy do wypełnienia i wysyłania PIT-ów przez internet. Twój e-PIT pomoże rozliczyć się z podatków za 2019 rok bez wychodzenia z domu. Myślę, że każdy sobie z tym bardzo dobrze poradzi. A jeszcze dodatkową zachętą jest to, że osoby składające zeznania poprzez internet będą miały wcześniejszy termin zwrotu podatku, to jest 45 dni. Natomiast w przypadku osób, które składają zeznania w formie tradycyjnej, papierowej, termin ten jest dwukrotnie dłuższy i wynosi 90 dni. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego to najlepsze rozwiązanie, ale nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę. Nad naszym krajem zalega powietrze arktyczne. Do Polski napływa wyż, którego centrum we wtorek znajdowało się nad Litwą. Jaką aurę przyniosą kolejne dni? Zapraszam na prognozę pogody. Już w czwartek w całym kraju słupki rtęci podskoczą do góry. Również w naszym regionie synoptycy prognozują do 10 kresek na plusie. Noce wciąż zimne, na termometrach do 4 stopni na minusie. Następne dwa dni to postępujący wzrost temperatury. W piątek 14 stopni Celsjusza w trakcie dnia i 2 na plusie w nocy. W sobotę termometry pokażą do 15 kresek. Niebo bezchmurne, czeka nas duża ilość słońca. Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich oraz rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, zarząd STVK Centrum Zgierz podjął decyzję o wydłużeniu okresu zamknięcia biura obsługi klienta oraz punktu kasowego przy ulicy Lechonia 2 do dnia 10 kwietnia. W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną ogłoszeniem stanu epidemicznego, płatności abonamentu za świadczone usługi prosimy dokonywać w bankowych punktach kasowych oraz elektronicznie na nasze 3 konta bankowe. Więcej informacji pod adresem centrum.zgierz.pl. I to wszystko, co w serwisie informacyjnym przygotował nasz zespół redakcyjny. A już w piątek tradycyjnie o 18.30 kolejne wydanie programu lokalnego. Spokojnego i ciepłego wieczoru życzę. Pozdrawiam. MMA i kickboxing. Wiosną szukajcie tego w Fight Clubie. Zabierzemy Was na najbardziej intrygujące pojedynki z całego świata. Przygotujcie się na podróż po miejscach, w których królują pięściarskie rękawice, a ring jest miejscem świętym. W ramach cyklu Fight Mag pokażemy starannie wyselekcjonowane gale Fight Nights Global, Kunlun Fight i Glory of Heroes. A całość okrasimy obszernymi podsumowaniami, analizami i najświeższymi informacjami podanymi w naszych magazynach. Przygotujcie się na najlepsze. Ta wiosna należy do nas. Superhity PKO BP Ekstraklasy. Sobota. Lech Legia. Niedziela. Cracovia Jagiellonia. Oraz Lechia Arka. Tylko Canal Plus.